Świętokrzyskie. Przekroczył prędkość o ponad 110 km na godzinę. Świętokrzyskie. Kierowca pędził prawie 240 km na godzinę. Zatrzymała go policja. 24-letni mężczyzna jechał po drodze ekspresowej numer 7 prawie 240 km na godzinę. Pochodzący z powiatu kieleckiego kierowca został ostatecznie zatrzymany przez policjantów ze Skarżyska Kamiennej. O sprawie poinformowała świętokrzyska policja. Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy skarżyskiej policji, uzupełnił, że do zatrzymania mężczyzny doszło na odcinku drogi w Suchedniowe. 24-latek z powiatu kieleckiego, jadąc Seatem Leonem, przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 110 km na godzinę. W sobotę, tuż przed godziną 19, mknął krajową siódemką, 236 km na godzinę. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Skarżyskiej Komendy ukarali kierowcę mandatem karnym w wysokości 500 zł oraz 10 punktami karnymi, powiedział. W minione święta skarżyscy policjanci zatrzymali prawa jazdy trzem kierowcom, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę.